witam wszystkich serdecznie w przyjemnym otoczeniu. Chcę opowiedzieć o czymś bardzo nieprzyjemnym. Trochę mi zajęło, żeby dojrzeć do tego tematu, bo jest to niełatwy temat. Opowiada o jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń mojego życia i oczywiście wiąże się to z ciężką psychozą, w której byłem w tamtym czasie. Wyglądało to tak, że byłem na boso. Była ujemna temperatura, około 6 nad ranem. W samych kalesonach, w koszulce i w kamizelce odblaskowej znalezionej na śmietniku siedziałem koło samochodu, mojego samochodu, do którego nie mogłem wejść, a który zagradzał wjazd do zakładu pracy, który właśnie w tym momencie został otworzony i przyjechali ludzie, którzy chcieli zaparkować przy nim swoje samochody i nie mogli wjechać. Tak więc została wezwana policja. Ja, będąc w ciężkiej psychozie i co więcej, warto zaznaczyć, co już może widzowie poprzednich odcinków wiedzą o zgubnym wpływie tego specyfiku. Ta psychoza była wywołana dużą ilością marihuany, którą spaliłem na Sylwestra w poprzednim dniu. I tak się stało, że... Kicia. I tak się stało, że ci panowie do mnie podeszli i spytali się, czy to pana samochód. W całej dziwaczności tej sytuacji na pewno wiedzieli, że coś ze mną jest nie tak. Pewnie mogli się domyślać, że mam jakieś problemy z głową, będąc na boso, w tak niskiej temperaturze otoczenia. I tak się zdarzyło, że powiedziałem, tak, to mój samochód. I muszę powiedzieć, że wtedy byłem w kompletnie odlechanym stanie. Zresztą możecie sobie wyobrazić, wiedząc o moim ubiorze, jaki wtedy miałem na sobie. I podszedłem do tego samochodu i wtedy jakiś liczyłem na to, marzyłem, wierzyłem, że w jakiś cudotwórczy sposób mój samochód się przede mną otworzy. A niestety tak się nie mogło stać, bo kluczyki do tego samochodu, jedyne kluczyki, jakie miałem przy sobie, wyrzuciłem niestety w las. Omijam szczegóły. Dlaczego? No i tak się zdarzyło, że kiedy policjanci mi powiedzieli, to może pan przyparkuje ten samochód, ja zdenerwowany, że klamka się nie otwiera, bo wierzyłem w jakąś moją cudotwórczą moc, która pozwoli mi to zrobić, kopnąłem w ten samochód. I to był jakby taki pierwszy wyraz agresji, który ci panowie policjanci mogli zauważyć z mojej strony. Zaprosili mnie do swojego radiowozu i zaczęli, nie miałem przy sobie żadnego dokumentu, zaczęli mi pytać mnie o moje dane. Powiedziałem im wszelkie moje numery, PESEL, dowodu osobistego, moje imię i nazwisko, bo takie rzeczy pamiętam. I wtedy zaczęli mnie pytać o narkotyki. I będąc w tym stanie oszołomienia, ogłupienia, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu w stanie totalnego odlecenia, miałem jakieś takie przeświadczenie, że nie mogę powiedzieć nieprawdy. I kiedy oni mnie spytali, czy mam przy sobie marihuanę, ja jakoś zrozumiałem, że muszę im powiedzieć, że mam, z tego względu, że mam tą marihuanę w swojej krwi. I tak oto powiedziałem, że mam. Oni powiedzieli, no to wychodzimy z radiowozu. Kazali mi położyć ręce na radiowozie i zaczęli mnie przeszukiwać. I nic nie znaleźli. I pamiętam, że miałem wtedy takie... Bo oczywiście przy sobie nie miałem marihuany wtedy. Miałem takie... takie przeświadczenie, że chcę się wydostać z tej sytuacji. Chcę po prostu wrócić do mojego domu rodzinnego. Ta burza, która się działa w mojej głowie, to wielkie cierpienie, które wtedy przechodziłem, sprawiało, że chciałem się wyrwać z tej sytuacji. A też jednocześnie, pewnie jak możecie sobie wyobrazić, będąc w psychodzie, w tym takim stanie pobudzenia, jeszcze w tym momencie napędzonym marihuaną, to byłem jakby w pół świadomy. Ale nic nie przypominam sobie, żebym zrobił jakikolwiek agresywny krok w kierunku tych policjantów. Chciałem po prostu, żeby mnie zostawili i żebym ja sobie stąd poszedł. Albo żeby mnie odwieźli do domu. I tak się zdarzyło, że oni na siłę chcieli mnie włożyć z powrotem do radiowozu. I ja się zacząłem miotać. I ich było dwóch i skończyło się tak, że oni w zasadzie mnie mocno poobijali, skuli mnie w kajdanki, przyciskali mnie do podłogi i co więcej, jak już byłem w tych kajdankach, gdzie w zasadzie nie miałem za bardzo pola manewru, żeby cokolwiek zrobić,
Oczywiście się szarpałem, chciałem się stamtąd wydostać. Jeden z policjantów użył gazu pieprzowego, po prostu chyba całą tą tubkę tego gazu wprysnął mi w oczy. I wierzcie mi, to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne doświadczenie. I w tej już, w tego już mnie takiego skulonego, skutego z tyłu, rękami do tyłu w kajdankach, wrzucili mnie na tył radiowozu i obiecali mi, ja mówiłem, jaki jest adres moich rodziców, prosiłem, żeby mnie tam odwieźli. Oni powiedzieli: tak, odwieziemy cię do domu. I tymczasem nie mieli zamiaru odwieźć mnie do domu. Czekali na przyjazd karetki, która, jak się później okazało, oczywiście odwiozła mnie do szpitala psychiatrycznego. I co jeszcze w tym najgorszym momencie takim, gdzie wyszła taka agresja i nadużycie siły przez panów funkcjonariuszy, było to, jak leżałem już tam z tyłu u nich radiowozu i mówiłem: wypuśćcie mnie. I pamiętam, że już pamiętam, mam ten przebłysk, że już wtedy pojawił się we mnie moment samokrytycyzmu i mówiłem do nich: jestem schizofrenikiem i potrzebuję wziąć moje leki. Wprawdzie nie jestem schizofrenikiem, ale wtedy pomyślałem, że zaburzenia schizoafektywne dwubiegunowe mogą im dużo nie powiedzieć. I tak oto się stało, że zanim mnie uspokoić, zanim dać jakiekolwiek otuchę, wręcz przeciwnie, już byłem poobijany, to jeden z tych policjantów po prostu podszedł do mnie i strzelił mnie jeszcze w twarz, jak się leżałem tam z tyłu tego radiowozu. Miałem poczucie takie, że ktoś musi mnie uratować z tej sytuacji, no ale ratunek był jakby wątpliwy, bo przyjechała karetka i jeden z tych policjantów w ogóle wsiadł do mnie z doną do tej karetki, jeden z tych moich oprawców, bo tak ich nazywam, bo tak mnie potraktowali. I ten obrazek utkwił w mojej pamięci. Jeden z nich, jak już ja byłem z tymi związanymi rękami na tyłach karetki, siedziałem na tym siedzeniu, on siedział przede mną i jak ruszyliśmy, on wyciągnął swój telefon komórkowy, powiedział: uśmiechnij się, i zrobił mi zdjęcie mojej zmasakrowanej twarzy, glutów, które mi tu wisiały, i ogólnie wyglądałem jak jakiś Walking Dead, pewnie w ostatnim sezonie. No i nie było to przyjemne. I to, co się potem działo, chyba jeszcze warto zaznaczyć, na samej izbie przyjęć w szpitalu miałem niechęć rozmowy z jakimkolwiek mężczyzną. Tam były też kobiety, ale one za bardzo się ze mną nie stawiały. Byłem bardzo arogancki oczywiście, domagałem się sprawiedliwości, żeby mnie stąd wypuścili. Tymczasem oni dokonywali tych formalności i pyskowałem, to prawda. I ci policjanci wciąż tam byli obecni na izbie przyjęć, nie wiem, pewnie jest taka procedura. W każdym razie jeden z nich, w momencie kiedy ja pyskowałem, podchodził do mnie i ściskał swoją rękę na moim gardle. I to też było bardzo bolesne i w sumie ten ból mojego ściśniętego gardła, pamiętam, jeszcze przez długie tygodnie, po tym jak już nawet tak dochodziłem do siebie w tym szpitalu, inne moje członki, nazwijmy to, były ok, ale to gardło jeszcze czułem przez długi czas, więc to tak trochę jakby miałem taki żal do tych funkcjonariuszy szpitala, że nikt w zasadzie nie zanegował tego zachowania policji, która jakby robiła swoją robotę w tym czasie, prawda, stróżów prawa, największych sprawiedliwych. No i to jest takie smutne trochę, bardzo smutne. Nie dano mi podczas zatrzymania w tym szpitalu, nie dano mi skontaktować się z żadnym członkiem rodziny. Podejrzewam, co wynikało też z tego, że byłem tak poobijany, że po prostu nikt nie chciał, żeby w tym momencie ktokolwiek z rodziny mógł mnie widzieć w takim stanie. Nie chcieli tego ujawniać po prostu. I tak się stało, że dopiero moi rodzice musieli się sami dowiadywać. Mój ojciec chodził po komendach i nawet to nie było tak, że bezpośrednio się dowiedział od funkcjonariuszy z tej komendy, na której to byłem zatrzymany, tylko przez przypadek
któryś z policjantów był i powiedział, o, było takie zatrzymanie w nocy jakiegoś świra wariata i on teraz jest na kraszkach we Wrocławiu. No i tak moi rodzice dowiedzieli się, że jestem w psychiatryku, co było dla nich szokiem, bo ta moja psychoza, mimo że już wcześniej była napędzana, to była tak przeze mnie, powiedzmy, skrzętnie ukrywana, więc to było dla nich wielkim szokiem, że mimo że wiedzieli, że nie biorę leków już w tym czasie, to było to dla nich szokiem, że ja mógłbym trafić do szpitala, bo było przez tak długo było tak okej. I oczywiście, kiedy tato zobaczył, w jakim jestem stanie, kiedy mama zobaczyła, powiedziała w ogóle, że to było jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń w ich życiu, widzieć syna tak poobijanego. No, miałem bóle rąk i nóg, miałem ukruszony ząb, który zresztą był uzupełniony, ale teraz znowu się podkruszył trochę. Dziękuję wam, panowie policjanci. I co jeszcze? Nawet w pierwszych dniach bycia w szpitalu miałem problemy z chodzeniem, więc dali mi wózek przez te pierwsze dni. I tak oto policjanci z tej komendy, kiedy tato poprosił o to, żeby udostępniono mu raport zatrzymania, wpierw powiedzieli, że przepraszamy, ale pana syn jest pełnoletni i tylko on będzie miał wgląd do tego raportu. Potem, kiedy mój ojciec za drugim razem się podobnie dowiadywał, bo żeby dowiedzieć się w zasadzie, dlaczego tak zostałem potraktowany, powiedzieli mu, że w zasadzie to żadnego raportu nie ma, jest tylko notka zatrzymania i to też pana syn tylko osobiście będzie miał do niej wgląd. I tak po półtorej miesiąca w tym szpitalu, gdzie akurat mimo tego, że ta psychoza była bardzo, bardzo ciężka i po prostu świrowałem jak nie wiem co, to po półtorej miesiącach, jak już wyszedłem, jak już lekarze się zgodzili, że jestem na tyle okej i ja się czułem już okej, że mogę spokojnie terapię w domu kontynuować, to poszedłem oczywiście na tą komendę z chęcią, prawda, wyjawienia i z chęcią doroszczenia sprawiedliwości. I pan policjant powiedział mi, no jest notka, ale to żeby pan mógł mieć do niej wgląd, to musi pan mieć nakaz sądowy i nie możemy panu jej pokazać. I wtedy jakoś tak odpuściłem i ten, jakby powiedzieć, z czasem ten żal i to uczucie niesprawiedliwości ostygło i w końcu wyewoluowało z tego wybaczenie. Wspominałem o tym już wcześniej, że wbrew stereotypom, że to chorzy są agresywni i niebezpieczni, tak naprawdę chorzy psychicznie są dużo bardziej narażeni na przemoc. Mój przypadek jest tego przykładem. Policjanci wyraźnie się wyżyli na mnie, wiedząc, że jakby nie poniosą żadnych konsekwencji. Daleko mi do retoryki w stylu HWDP, JP 100%, to przykład mojego życia świadczy, że ta pogarda, która panuje do polskiej policji, jest niestety mocno uzasadniona. I może to smutne i przygnębiające, ale teraz w tych czasach konfliktów politycznych ta brutalność też się objawia. Czas zadać pytanie, czy można inaczej. Życie pokazało mi, że jak najbardziej można inaczej. Teraz jestem w Polsce u siostry na działce, ale mieszkam normalnie we Włoszech i tam też przechodziłem psychozy. I pokrótce powiem o moich trzech spotkaniach z różnymi służbami mundurowymi podczas psychozy i jak się skończyły i że nikt w zasadzie nie zrobił tego, co w Polsce mnie spotkało, a w sumie podstawy do tego mieli podobne. Tak się zdarzyło. Za pierwszym razem, kiedy to było na lotnisku, o tym napiszę kiedyś opowiadanie. Już zacząłem napisać opowiadanie pod tytułem Psychotyczna podróż. Koniec dygresji. Na lotnisku generalnie wszedłem pod prąd bramkami. Wszedłem pod prąd ludzi, czyli tam, gdzie normalnie ludzie wychodzili, którzy przylecieli z samolotem, to ja tam sobie wszedłem tak w trochę nielegalny sposób, byłem trochę mocno odleciany.
Ale miałem bilet, wszystko było ok. Nie. I tak się zdarzyło, że funkcjonariusze do mnie podeszli. Ja byłem w stanie psychozy, nie spałem przez parę dni, byłem ogólnie otępiały i to była okropna psychotyczna podróż. Policjanci, ci strażnicy, to nie byli policjanci, to byli strażnicy z lotniska, podeszli do mnie włoscy i poprosili mnie o dokumenty i bilet. Dałem im dokumenty i bilet i miałem jakieś takie przeświadczenie, że oni mnie będą lali, że będą mnie tłukli, że to się stanie, że to będzie jeszcze gorsze, że przejdę jeszcze gorsze doświadczenie niż to, które miałem w Polsce. A tak się stało, że oni wszystko sprawdzili, pogadali z kimś przez krótkofalówkę i powiedzieli: okej, wszystko w porządku i w zasadzie nic się do mnie nie czepiali. Po prostu chyba też, nie wiem, w zasadzie, nie kazali mi nawet przejść ponownie tego check-in. Kolejna rzecz to na stacji benzynowej, też pomijam szerszy kontekst, w każdym razie szukałem bomby ukrytej na stacji benzynowej, bo miałem takie przeświadczenie, że tam jest ta bomba gdzieś ukryta, która sprawi, że cała stacja eksploduje. I przyjechała tam policja, bo tak dziwacznie się zachowałem. Wtedy też nie miałem przy sobie dowodu osobistego, miałem tylko legitymację studencką. Mimo to policjanci widzieli, w jakim jestem stanie i jedyne, co zrobili, to powiedzieli mi: pan sobie tu pójdzie do tej miejscowości, która jest tu 2 kilometry stąd za stacją i pan sobie tam zamówi hotel i prześpi się do rana. I faktycznie posłuchałem ich rady i obyło się bez żadnego skuwania w kajdany czy zawożenia do placówek psychiatrycznych. Kolejna rzecz, biegałem po autostradzie i rozrzucałem swoje rzeczy, kompletnie spanikowany, praktycznie wpadałem pod samochody. No tu to chyba już mogliby mnie spokojnie przyskrzynić, ale chyba zauważyli, jak przyjechali, że jestem dość kumaty i że jestem w zasadzie w totalnej dezintegracji osobowości i że jestem zdruzgotany i jestem w strachu i powiedzieli, prosiłem ich, żeby mnie odwieźli do mojej miejscowości, która była dość daleko, gdzieś tak 150 km od tamtego miejsca, ale nie, to co zrobili, to byli akurat karabinieri. Poprzednim razem to była policja. I ci karabinierzy odwieźli mnie na najbliższą stację pociągu i też powiedzieli mi, skąd mogę wziąć pociąg do mojej miejscowości. Więc tak, można inaczej. Kolejna rzecz, kolejny przykład to jest z Polski. Wprawdzie to nie są funkcjonariusze mundurowi, ale to są ludzie, którzy mają styczność na co dzień z osobami w ciężkich psychozach. To są ci, których nazywam gorylami w szpitalach psychiatrycznych. Szczerze, oni ubezwłasnowalniali mnie niejednokrotnie, zakuwali mnie w pasy, często podawali mi zastrzyki takie, od których ja chciałem uciec, a nie wątpię, że były dla mnie jakoś konieczne w tamtym czasie. I do nich mam ogromny respekt, bo nigdy w życiu nie poczułem czy po tym całym zdarzeniu, bo pewnie wtedy czułem się jakoś oczywiście ubezwłasnowolniany, ale nie poczułem, żeby oni w jakikolwiek sposób nadużyli swoje siły, czy w jakikolwiek sposób wyżywali się na mnie w tej sytuacji, w której w zasadzie to wymagało, moje zachowanie wymagało przyskrzynienia mnie w tych pasach. Więc odpowiedź jest prosta. Tak, można inaczej i nawet powinniśmy do tego dążyć, żeby było inaczej. Szanowni panowie policjanci i inne służby mundurowe, myślę, że tak samo są wliczone. I z tego punktu chciałbym powiedzieć, że co jest ważne też, żeby policjant mógł dokonać, nazwijmy to, takiej wstępnej diagnozy, żeby wiedział w ogóle, że coś takiego jak schorzenia psychiczne są i że to nawet dziwaczne zachowanie, czy czasem nawet agresywne zachowanie człowieka w psychozie nie wynika z jakichś psychopatycznych skłonności, tylko wynika ono z traumy, którą człowiek w tym momencie przechodzi i że taki człowiek dużo bardziej potrzebuje pomocy niż po prostu sprania na kwaśne jabłko, tak jak to się ze mną stało. Chciałem powiedzieć, że bez wątpienia potrzebna jest edukacja służb mundurowych, szczególnie policjantów, którzy pewnie mają najczęściej doświadczenie z osobami odlecianymi w psychozach. I na pewno
bestialstwo i nadużycie siły nigdy nie są rozwiązaniem. Powinniśmy się starać w każdym wymiarze, żeby takie przypadki jak mój nieszczęsny przypadek nie miały miejsca. Na koniec chcę dodać, że jeśli chcemy się nazywać ludźmi, nikt, nawet osoba w najgłębszej psychozie, nie powinna być traktowana jak podczłowiek.